Cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z gry World of Tanks, tym razem bitwa plutonowa. Kiedyś sobie na streamie graliśmy z Metalowem, ja wtedy testowałem Thunderbolta, to był jeden z tych dni, w których Thunderboltem grałem długo i namiętnie, no i rzuciło nam mapę Święta Dolina, losowanie było dobre na szóstki, ponieważ Thunderbolt jest niby medem, ale tak naprawdę w wielu przypadkach gramy nim jak czołgiem ciężkim. Zdecydowałem się pojechać właśnie na przepychacz, gdzie na ogół jeżdżą hateki. Razem ze mną pojechał też Metalow. Nie pojechał na prawo, tylko właśnie trzymał się tutaj po prostu jako plutonowy, żeby łatwiej nam było koordynować to, co robimy, w co strzelamy. Jak widzicie, Metalow na rudym, wiadomo, wyprzedził mnie, no bo jednak Thunderbolt demonem prędkości nie jest. No i wyjeżdżamy tutaj od prawej strony. Oczywiście jest jedna arta, więc możemy zawsze od niej oberwać. Wyjeżdża wroga Furia. No i cóż, został złapany bokiem, nie miał najmniejszych szans. Tutaj była wymiana ognia. Zobaczcie z widoku Metalowa jeszcze tą całą sytuację. Po prostu kolega złapany idealnie na gąsienicy, jeszcze przy okazji złapał tam chyba od arty, został przez nas rozstrzelany i tak to wyglądało. Zbyt długo sobie Furią nie pograł. No i tutaj troszeczkę się rozdzieliliśmy. Ja pojechałem od jednej strony, Metalow od drugiej. Tutaj to susto było bardzo, bardzo mocno omijane. No i ja w tym momencie je wykończyłem. Metalow niestety zmarnował strzał. Tutaj też troszkę moja wina, bo nie mówiłem, że dobijam. Tak to wyglądało właśnie z mojego ujęcia. Jeszcze postawiłem tą suczkę na gąsienicę. Ona oczywiście zużyła zestaw naprawczy na farcie. Ten ostatni strzał mi wszedł. No i prowadzimy w tym momencie 3-2. Strona ta wydaje się już być w miarę ogarnięta. Natomiast trzeba cały czas kontrolować na minimapie drugą flankę. Tu 100 Y zebrał teraz potężnie. Wielka krowa, więc no, łatwo w nią strzelać, aczkolwiek trzeba uważać, bo działo ma zabójcze. No i dobra, i teraz są dwa rozwiązania. Albo wjeżdżamy na kapał wrogów, co byłoby pewnie raczej trudne do zrealizowania, bo jednak przeciwników jest jeszcze sporo, albo staramy się wrócić. Oczywiście decyzja pada o powrocie, zwłaszcza że już widzimy, nasze siły się składają, zostały tylko dwa biedne TD-ki, które gdzieś tam jeszcze utrzymują wrogów przed naszą bazą. Ja się wracam tutaj przez środek, Metalow razem ze mną. Jest fałeczka, która się pojawiła. Udaje się w nią wbić jakiś pocisk. No jest 6-5, więc bitwa dość wyrównana, co w WoCie obecnie jest rzadkością. Na ogół bitwy są bardzo mocno jednostronne, więc każda taka bitwa, która trwa troszkę dłużej ze względu na to, że chociaż że drużyny są bardziej wyrównane, cieszy nas niesamowicie. Nie wiem, czy pamiętacie WoTa jeszcze sprzed paru lat, jak graliście, jak bardzo wtedy się cieszyliśmy, że o matko, zła, jaka bitwa, 15-0, ale się trafiło. Wtedy to był ewenement, jak taka bitwa jednostronna też się trafiała. A teraz to jest norma. Dobra, mamy tutaj akcję z wrogim Thunderboltem. Metalow wyjeżdża na niego ostro, odwraca uwagę. Ja gdzieś tam próbuję strzelać, nie zawsze mi to trafianie wychodziło, ale w tym momencie go dobijam, mamy 8-7. Tu jeszcze Metalow próbuje strzelić fałeczkę. No i go sfragował ją, mamy 9-8. I wyjazd jeszcze na Skodę. 9-10, taranik i mamy 10-11. A tak wyglądała ta cała sytuacja z mojej perspektywy. Metalow odwraca uwagę Thunderbolta. Ja go ładnie od boku biłem. Oczywiście kolega miał problem, żeby skoordynować akcję z dwoma czołgami. Teraz jedziemy po fałeczkę. Ja ją postawiłem chyba na gąsienicy, tak jest. Metalow dobił. Zrywam od Skody, ale mam jeszcze spory zapas HP-ków, więc nic się nie dzieje. 9-9. Jak widzicie, zobaczcie, Skoda odbija się od mojego pancerza, co tylko potwierdza, że Thunderbolt potrafi odbić.
I tutaj jeszcze starałem się gdzieś tam postawić tą Skodę na gąsienicy, ale się nie udało, natomiast Metalow tam ostro do przodu. Pomimo tej akcji i tak jest dopiero 10 do 11. Ja mam 1700 uszkodzeń zrobione, 3 fragi. U Metalowa 2 fragi. Bitwa remisowa, no i tutaj teraz nawet przegrywamy, no i tutaj pada decyzja Metalow, zostajesz tutaj, postaraj się gdzieś ich przytrzymać, ja pojadę po Cromwella. Oczywiście rozdzielanie się w tej sytuacji było ryzykowne, jak zobaczyłem, że oj, jest full HP, to zwątpiłem, że my mamy szansę to wygrać. Fakt faktem, ja mam dużo HP-ków, ale KW2 na trolu zdjęła mnie na hita, więc i oj, coś takiego, jeżeli trola ma, zapewne potrafi, a Metalow jest na dobicie, więc tylko jak go oik trafi, to raczej go wykończy. Więc sytuacja nie jest zbyt komfortowa. Mają szybkiego Cromwella i pojawia się artyleria, więc miło by było ją zbić, bo wtedy już mielibyśmy spokój z powietrza, a nasze kopytko jest na tyle kumate, że ucieka i się przestawia, więc mielibyśmy przewagę artylerii. To jest ważna sprawa. Kolejna rzecz, bałem się, że z prawej strony ktoś mnie trafi. No i właśnie to się stało. Pojawia się Cromwell, natomiast nie spodziewałem się Kromki stamtąd, bardziej się oika bałem. Wykorzystuję teraz przeszkody terenowe, żeby zyskać na czasie w walce z tym Cromwellem. On jednak też bardzo często strzela. Na szczęście zmarnował strzały, później się ode mnie odbił i ten pojedynek tutaj wygrywam. Teraz przerzućmy się, co w tym czasie robił Metalow, kiedy ja jechałem walczyć z Artą i Cromwellem. Jak się okazało, Metalow próbował pozbawiać oika HP-ków. Udaje się, jak widzicie, kolega na oiku tak średnio chyba ogarnia, co się dzieje. Macha tylko sobie lufką i dopiero po dwóch strzałach, które oberwał, które mocno zredukowały pulę jego hapsów, zareagował i zaczął się przestawiać. Więc tutaj bardzo, bardzo dobrze Metalow kontrolował, co się dzieje. I właśnie baliśmy się tej M6, pojawia się Metalow, uciekaj. Tutaj jeszcze niestety Metalow przyjął, ale później dużo szczęścia, kiedy już mógł być trupem, udaje mu się zrykoszetować. Troszkę paniki widać tutaj w zachowaniu Metalowa, no ale na szczęście udało się wycofać. Ja tam jeszcze walczę w tym czasie właśnie z Kromką. Kromka pada, wychodzimy na prowadzenie. Jest oik, nie trafia. Kolejna sytuacja, gdzie było dużo szczęścia. 5 fragów na moim koncie, u Metalowa cały czas 2. Tutaj na spokojnie proszę go, żebyśmy teraz zagrali pod kopytko, dlatego że Arta, no fakt faktem, zadaje teraz mniej uszkodzeń niż kiedyś, ale my tę Artę mamy. Mamy artylerię, mamy ponad 9 minut. Więc spokojnie, jeżeli kopytko dobrze się ustawi, to może nam pomóc zarówno w walce z M6, jak i z oikiem. Tu jeszcze oczywiście klikam, znaczy nie klikam, tu akurat Metalow klikał na tą artylerię, żeby jak gdyby zachęcić ją do pomocy. Jest M6, obrywa. Jeszcze artyleria nam pomaga w tym momencie i M6 mocno, mocno obita z HP-ków. O to chodziło. Najgorsze, co było, to do przewidzenia, gdzie pojawi się oi, no bo na upartego oi mogłoby pojechać naokoło. Tutaj, tak jak widzicie, dużo też ja miałem szczęścia, bo w takiej pozycji odbiłem strzałem szóstki. Nie wiem, czy on mi strzelił bardzo mocno na skontowany przód, czy jak. Gdyby trafił mnie w bok, to bez problemu by mnie przebił. No i cały czas gdzieś tam próba zmotywowania Arty do skończenia M6. Ładnie teraz Metalow jeszcze trafił M6, dzięki temu już jest na dobicie dla niego. Czy da radę? Oj, kurde, niestety tutaj strzał nieudany. Arta trafia w tym momencie i M6 jest na jeden strzał dla mnie. Metalow tam po raz kolejny, niestety to dobicie nieudane. I w końcu kopytko robi robotę. Mamy 14 do 12. Ja to jeszcze staram się gdzieś dla spokoju wykorzystywać ten wrak, żeby... Gdybym dostał spota, no to żebym ewentualnie on przyjął jakiś pocisk. No jedziemy w poszukiwaniu oika i oik wyjeżdża. Oik wyjechał, na szczęście średnio ten gracz ogarnia, co się dzieje, bo ani nie był skierowany w naszą stronę z działem.
Teraz udało mi się jeszcze widzieć. Zobaczcie, patrzę się nie wiadomo gdzie, więc tu mieliśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia, że po prostu to jakiś chyba jest gracz początkujący i dzięki temu wygrywamy 15 do 12. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabitewkę tę Metalow uzyskał odznakę mistrzowską pierwszej klasy. 381 uszkodzeń po asyście, 2100 uszkodzeń własnych oraz 2 fragi dało 1018 punktów bazowego expa, 23 strzały oddane, 13 trafionych, 12 z penetracją. Uszkodzenia zablokowane przez pancerz 330, pokonany dystans ponad 2,5 km i kredytów na czysto zarobione 4000. Jeśli chodzi o mnie, u mnie była kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego, pierwsza odznaka biegłości, stalowa ściana, Top Gun oraz High Caliber, 904 punkty uszkodzeń, 2755 uszkodzeń, znaczy 904 po asyście i 2755 uszkodzeń własnych dało oraz 6 fragów dało w sumie 1618 punktów bazowego expa. Jest to wynik na razie najlepszy, jaki uzyskałem na Thunderbolcie, jeśli chodzi o bazowy exp, z którego naprawdę bardzo się cieszyłem. 36 strzałów oddanych, 28 trafionych, 27 z penetracją, zablokowane przez pancerz prawie 7 stówek, więc nieźle. Pokonany dystans również powyżej 2,5 kilometra. No i cóż, na czysto zarobione prawie 17 tysięcy kredytów, pomimo używania amunicji premium i materiałów eksploatacyjnych. 3228 expa wpadło ze wszystkimi bonusami. No i to tyle. Mam nadzieję, że ta bitewka Wam się podobała, taka bitewka plutonowa z różnych kamer. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i też przypominam, że każda Wasza aktywność pozwala poszerzać grono potencjalnych odbiorców tego materiału, więc zachęcam Was do komentowania, do lajkowania. No i widzimy się w kolejnych filmach. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Miłego dnia. Hej!